skandaliczne zachowania sędziego Nili Błażewicz i Józefa Hatała. Reszta szczecineckiej policji. Film dokumentuje klasyczną ustawkę procesową, stosowaną od 18 lat w sprawach Rafała i Mariusza Krzyształowskich przez dwuinstancyjne skorumpowane sądy i prokuratury okręgu Koszalina. Na przykładzie kolejnego spreparowanego procesu. Tym razem o rzekome wykroczenie na terenie Sądu Rejonowego w Szczecinku, jakiego rzekomo mieliby dopuścić się obwinieni, pokażemy, jak nisko stoczył się wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, który pod względem etycznym i moralnym kojarzy się ze stajnią Augiasza. Sprawa ta toczyła się ponad 2 lata pod kątem przerobienia Rafała i Mariusza Krzyształowskich, z fałszywie oskarżonych na niepoczytalnych. Ale z uwagi na arsenał żelaznych dowodów braku ich zawinienia, w dniu 25 listopada 2015 roku, to nieszczęsne postępowanie nagle zostało umorzone, w oparciu o przedawnienie orzekania, zamiast z powodu uniewinnienia pokrzywdzonych. Tego zuchwałego bandyctwa z premedytacją dopuściła się sędzia Emilia Błażewicz. W uzasadnieniu wydanego wyroku napisała wierutne kłamstwa. Godzące w powagę sprawowanego urzędu i autorytet państwa, w imieniu którego wyprodukowała kolejne schizofreniczne rozstrzygnięcie. Draństwo, którego po raz kolejny dopuściła się ze swoimi poplecznikami po fachu z kręgu towarzysko-zawodowego, będzie kompleksowo obnażone w apelacji. Zostanie ona obligatoryjnie opublikowana na łamach czasopisma Barwy Bezprawia. Zanim upublicznimy zapis filmowy całego procesu o wykroczenie, przyjrzyjmy się, w jaki sposób sędzia Emilia Błażewicz procedowała podczas przesłuchania komendanta policji w Szczecinku. Funkcjonariusza odpowiedzialnego m.in. za wielokrotne dotkliwe pobicia obwinionych, poniżania, znieważania, zastraszania, niszczenia ich mienia w trakcie rozlicznych bezprawnych pacyfikacji policyjnych oraz inne długotrwałe nieludzkie szykany. Doprowadzające Mariusza Krzyształowskiego do próby samobójczej, z której cudem został odratowany. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak faktycznie jest od 18 lat, pokażemy cały przebieg przesłuchania Józefa Hatała, podczas którego Rafał Krzyształowski, pomimo uporczywej dywersji przewodniczącej, twardo dokumentował zarzuty podnoszone od lat wobec niego i jego podwładnych, mające kluczowe znaczenie procesowe. Rzecz jasna, że przy tak sprzyjających uwarunkowaniach, reszt szczecineckiej policji cynicznie wyłgał się od współudziału w wieloletnim nieludzkim zaszczuciu i zadręczaniu obwinionych. A nawet butnie zaprzeczył, jakoby składał wniosek o ich ukaranie w związku z toczącym się postępowaniem. Ale czułe oko kamery zdołało wychwycić jego wrodzoną perfidię i brzydkie, a nawet obrzydliwe nawyki, o których głośno w jego firmie. Podczas stania w mównicy dla świadków poczuł się tak pewnie, że zapomniał o stojącej za nim kamerze. Wykonywał ruchy frakcyjne. Uwodzicielsko mrugał do oskarżyciela publicznego Wiesława Fukieldorfa, który jest jego podwładnym, a także w zasięgu jego wzroku wymownie zabawiał się swoimi klejnotami, nie bacząc, w jakim miejscu się znajduje. I chociaż przewodnicząca wszystko bacznie obserwowała, nie zareagowała na jego sprośne zachowania. Pewnie dlatego, że z wielkim zaangażowaniem zrealizował jej przestępczy nakaz zatrzymania obwinionych, z premedytacją łamiąc prawo. W rewanżu rozpostarła nad nimi jego podwładnymi parasol ochronny. Z tego powodu nie dopuściła do zrealizowania wniosku adwokata Artura Kotyni o przesłuchanie 3 ostatnich funkcjonariuszy policji, ewentualnych inicjatorów spreparowania Rafałowi i Mariuszowi Krzyształowskim postępowania o wykroczenie. Szwindlarski geniusz sędzi Emilii Błażewicz i jej popleczników nie zna granic. W uzasadnieniu swojego wyroku umarzającego postępowanie, napisała żałosne bajki. Między innymi, wbrew arsenałowi twardych dowodów, ustaliła, że celebrowane przez nią postępowanie zainicjował komendant powiatowy policji w Wałczu. To tak, jakby odkrycia naukowe Mikołaja Kopernika przypisać Krzysztofowi Kolumbowi. Zostawiamy to bez komentarza. Wielka organizacja kontroluży, bo tworzy tą całą sytuację naszego związania, no to nie jest tak. Panie sędzio, tak było. Sądnie zna zastosowne przesłuchanie pierwszej kolejności pana komendanta. Zapytała numer dowodu osobistego 07 zamieszkało Szczecin. Zapisać mój.
zobaczył, że przepadnie Maria. Obwiniony Rafał Krzysztołowski. I Mariusz Krzysztołowski również udziela w rozmowie. Obwinieni Rafał i Mariusz Krzysztołowski. Rafał Krzysztołowski i Mariusz Krzysztołowski. Domagali się. Oświadczają. Żeby w pierwszej kolejności. Przesłuchanie. Że oświadczają, że domagają się przesłuchania. W drugiej turze przesłuchani byli po kolejne policjanci z patrolów, którzy przybyli na interwencję do sądu rejonowego w Szczecinku w dniu 3 września, tak? 2013 roku. Na taką okoliczność, że jeżeli pan Katała zostanie tutaj na sali, to pozostali świadkowie nie będą mieli swobody wypowiedzi. Żeby informował po prostu, udzielił się decyzji. Świadkowie będą wezwani w kolejności, bo składa zeznania. No pan sędzia, my tu robimy w tym momencie incyzję. Pan świadek nie zaplatała. Ile pan ma lat? 62. W tym momencie składa wniosek o wyłączenie pani sędzi z uwagi na to, że stwarza po prostu warunki do uzgodnienia po prostu zeznań. My chcemy, żeby ten proces przebiegał w miarę czysto. I w tej chwili jest to dla nas wielki po prostu skąpi. Odtwarzamy całą sytuację. Tutaj, jeżeli pan Katała odejdzie, będziemy musieli dzielić. Szarża niczego nie zmienia. Zwłaszcza, że my też mamy sporo pretensji do pana Katała. Jeżeli ten wniosek nie zostanie mu uznany, to jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odroczenie państwa. Pan nie będzie pan rokował, co ja zrobię, jeżeli pan złoży wniosek, czy ale jest taka sytuacja procesowa, pewnie się znajdujemy. Składa pan wniosek o wyłączenie sędziego, czy też nie? Składa pan wniosek o wyłączenie sędziego, czy też nie? Przełkniemy to. Nie, szanowni. Składa pan wniosek o wyłączenie sędziego, czy też nie? Składam odrealizowanie naszego pierwotnego wniosku. Składa pan wniosek o wyłączenie sędziego, czy też nie? Powtarzam po raz kolejny, tak? Mamy sytuację procesową taką, że sąd w chwili obecnej przystępuje do przesłuchania charakterze Janka i Józefa Katały. Składa pan wniosek o wyłączenie sędziego. Pani sędzia utrudnia nam po prostu wykazanie naszej niewinności. Składa pan wniosek o wyłączenie. Nie składa, bo to nie składa. I tak nic nie da. Dlatego, że to nic nie da. Bo tutaj w tym skorumpowanym sądzie bałczu. Bałczyk inni sędziowie, którzy mają też różne po prostu przekręty na swoim koncie właśnie dotyczące moich spraw poszczególnych wyprosił, że jakie są dopuszczalne. Z tego tylko tyle. Proszę zapisać o tym, co powiedziałem. Nie składam wniosku o połączenie sędziego, bo to nie ma sensu, tak? Tak, z uwagi na to, że w skorumpowanym sądzie wałeckim nie ma możliwości. Nie ma możliwości skutecznego wyłączenia sędziego, który tutaj nadal już na pewne normy prawne. Które godzą tutaj, bo można by mieć nasz interes. Jeszcze raz, ile pan ma lat? 62. 62. 62, zamieszkały Szczeciny. Czym się pan zajmuje? Jestem funkcjonariuszem policji. Funkcjonariusz policji. W stosunku do obwinionych. Za składanie fałszywych zeznań. Nie. Pouczam pana obowiązków uznawania prawa, zeznanie jej prawa, zeznanie prawa, bez odpowiedzialności karna do 3 lat pozbawienia wolności. Proszę powtarzać zdolność przyrzeczenia, proszę odebrać przyrzeczenie. Proszę zająć miejsce w ławie. Świadome znaczenia umysłu. Świadomy znaczenia umysłu. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Uroczyście przyrzekam. Uroczyście przyrzekam. Że będę zeznawał prawdę. Że będę zeznawał prawdę. Niczego przy tym nie ukrywając. Niczego przy tym nie ukrywając. Co mi jest wiadomo. Co mi jest wiadomo. Czy wie pan, w jakiej sprawie został wezwany? Nie wiem. Nie wiem, w jakiej sprawie został. Obwinieni Rafał i Mariusz Krzysztołowski stawiali pod zarzutem tego, że w dniu 3 września 2020
administracji utrudnianie wykonywania czynności służbowych pracownikom sądu, oddziału administracyjnego, czym zakłócili porządek publiczny. To jest orzec artykuł 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Czy to coś Pan mówi, coś Pan wie na temat tego zdarzenia? Wysoki sądzie, nie bardzo. Nie kojarzę na tym. Nie kojarzę tego zdarzenia. Nie jestem w stanie Pani zaświadczyć zdarzenia, tym bardziej zdarzenia zaświadczyć. Którym zresztą z tego wynika, nie wiem, zależnie. Pan został wezwany na świadka przez obwinionych. Wniosek dowodowy. Wniosek dowodowy był tutaj dość szeroki. Z tego co pamiętam, dotyczyło preparowania dowodów w toku czynności wyjaśniających, poprzedzających złożenie wniosku o karanie w tej sprawie. To miało dotyczyć jakichś tam konfliktów personalnych. I na tę okoliczność Pan został wezwany jako świadek zawnioskowany przez obwinionych i obrońcę. W takim razie udzielam głosu obrońcy, obwinionym celem zadawania pytań w pierwszej kolejności. Ja w sprawie obwinionym pytania. Słucham, Pan na teraz nie ma pytań? Ja po obwinionym. Obwinionym, tak? Jest tak, najpierw chciałbym złożyć takie wprowadzające swoje oświadczenie. Jeżeli Pani sędzia pozwoli, to żeby nie wolno mi to proszę. Pan Rafał Krzyształowski, obwiniony Rafał Krzyształowski, wyjaśnia. Wyjaśniam. Czy Pan Katała wielokrotnie wziął na dalszą przyszłość pełniąc swoją funkcję służbową jako komendanta policji i przysięgu, uniemożliwiając dotarcie do prawdy naszego... Jako komendant Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Naszego wielokrotnego katowania i nieludzkiego poniżania. Poniżania. Przez jego podwładny. Nie reagował na sygnały. Bandytyzmu. Funkcjonariuszy policji w Szczecinku, których niejednokrotnie awansował za... Ale proszę, jaki to ma związek ze sprawą? No, zaraz pokażę po prostu dowody na Pani sędzią. To może najpierw Pan pokaże, wtedy ja będę w stanie stwierdzić to, co Pan zeznaje. Właśnie to, o czym mówię, chciałem po prostu to złożyć po prostu, a zdało się po prostu wiele rzeczy, że jeżeli nie ma po prostu kolejności tutaj tak, jak myśmy sobie życzyli, to muszę sobie zapytać. Temat kolejności jest zamknięty, więc proszę kontynuować, Pani składać wyjaśnienia dotyczące. Proszę, nikt poprosił na to pozwolić. Pani sędzia cały czas mojego rozumienia, myślę, to najkrócej... Ostatnie zdanie. Nie reagował na sygnały bandytyzmu funkcjonariuszy policji w Szczecinku, za wykonane polecenia, które im zleca. I na dowód chcę jeszcze przedłożyć kilka dokumentów świadczących o tym, że te moje zdania nie są gołosłowne. Będę mógł podchodzić przed Pana mecenasa. Co to są za dowody? Dowody mojego dotkliwego powicia przed zawiezieniem do przepuszki, takie jako Pani tutaj zleciła, Pani sędzio. Uniemożliwiający nam po prostu ze zwykłego ludzkiego strachu udanie się dokumentów celu wyjaśnienia po prostu tutaj improwizowanej sprawy, którą nam spreparowano i nie wierzę, żeby Pan Katała o tym nic nie wiedział. Teraz się Pani odcina od tego. I chciałem po prostu tutaj dokumenty po kolei złożyć. Wpierw chciałem... Może tak, proszę przekazać te dokumenty Panu mecenasowi. Pan mecenas będzie przedkładał je sądowi wraz z tezą dowodową. Dobrze, wpierw pokażemy po prostu Panie mecenasie kontent zdjęć z pobicia więc pięciu policjantów. Proszę pisać obwinionych. Przysłanych. Data jest przed zawiezieniem do przepuszczki. Przed zawiezieniem do przepuszczki. Obrońcy. Teraz będziemy pisać. Kontent zdjęć.
żeby stawić się w Kabardę, w Szczecie, na przesłanie. Ze względu na wcześniejsze pobycie. Ze względu na wielokrotne. Czy to jest poprzednie zdjęcia mają komentować tak? Jest data na zdjęcie. Fakt pobicia przedkłada tak, komplet zdjęć. Zdjęć jest. Z opisem. 8. Wypiszmy komplet zdjęć sztuk 7. Pierwsze zdjęcie ślady z opisem. Wypiszmy tak, komplet zdjęć sztuk 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Napiszmy tak, onumerowany, ponumerowany. Od 1 do 8 i opisany przez obwinionego, tak? Tak. I opisany przez obwinionego. Pierwszy. Aha. I datą, z datami. Datą. Każde jest opatrzone datą. Każde zdjęcie opatrzone jest datą 30 kwietnia 2008 roku. Pierwsze zdjęcie opisane jest ślady po pałowaniu plecy. Drugie. Tak policjanci porwali ubranie podczas pobicia, ślad po uderzeniu. Tu proszę nie protokołować, to po prostu będzie dołączone, tylko dla wiadomości stron. Trzecie jest okaleczenie nosa siniaki. Czwarte, siniak po kopaniu. Piąte, okaleczenie ręki. Szóste, okaleczenie nóg. Siódme, zniszczone drzwi przez policję wraz z ościeżnicą. I ósme, zniszczony telewizor, zrzucili go ze stolika. I chciałem krótko na jaką okoliczność sprecyzować. Sprecyzować jeszcze tę dowodową, którą przedstawił pan mecenas? Tak, i chciałem po prostu, że ja tutaj po zaniechaniu tej krucjaty chciałem po prostu prosić pana komendanta swoim pismem skierowanym imiennie do niego. Ale proszę po kolei, czy pan chce jeszcze sprecyzować tezę dowodową dotyczącą tych zdjęć? Tak, i to właśnie jest tak. To proszę powiedzieć. No, żeby tego po prostu do tego nie doszło, wystąpiłem do pana Hatały z prośbą o zaniechanie tej krucjaty, która niestety się wydarzyła. Nie, wyjątkowo. I teraz pan chce dołączyć ten dokument, tak? Tak. Jeszcze po prostu do tego. Który został przygotowany? Ja jeszcze przedkładam dokument z dnia 13 sierpnia 2007 roku. Dokument z 13 sierpnia 2007 roku. Na okoliczność, że mój klient zwracał się z wnioskiem do komendanta policji. Zwracał się z wnioskiem do komendanta policji. Z wielu wniosków. O zaprzestanie nadużywania wobec jego prawa przez funkcjonariuszy policji. O zaprzestanie nadużywania przez niego? Nadużywania wobec jego prawa przez funkcjonariuszy policji. Stosowania nadużywania przemocy. Wobec niego. Ocenie mojego klienta, również mniejszy test. Ocenie mojego klienta. Również mniejszy wniosek o ukaranie. Jest przypadek takiego narzucia prawa ze strony funkcjonariuszy. Ocenie mojego klienta, wniosek o ukaranie. Jest przykładem takiego nadużycia, tak? Tak, dokumenty te mają stanowić dowód na okoliczność, że nadużywanie prawa wobec mojego klienta ma charakter trwały. Dokumenty te mają stanowić dowód na okoliczność, że takie nadużywanie prawa ma charakter stały, tak? Kolejne podradzamy pismo, skarga z dnia 20 września 2006 roku. Dnia 20 września 2006 roku na okoliczność. I można doprecyzować. Na okoliczność. Jak słyszę, tak? Słyszące tak. Stosowania po prostu nieludzkich tortur i psychicznych i używania siły przemocy wobec mojego chorego syna, który był duszony we własnym domu przez jednego z funkcjonariuszy patroli policji. Czy jeszcze jakieś i kolejne, tak? Tak, to już
Pismo było do komendanta... Z 20 września? Do pana komendanta miał wiedzę, nic ze sprawą nie zrobił. Pójdziemy teraz dalej. Chciałem jeszcze do tego dodać, że w wyniku tego zdarzenia, i mam też dokumentację medyczną, mój syn, obecny tu na sali, nie mogąc znieść poniżenia...
okoliczności pobicia mnie i mojego syna. Pobicia mnie i mojego syna. To co wskazuje na okoliczność pobicia mnie i mojego syna. Przez dwóch podwładnych. Jak myślę, jeżeli pan komendant już wtedy w 2007 roku był komendantem, to jego podwładnych. Przez podwładnych, dobrze. Jeszcze jakiś dokument? Pod szpitalem i pod przychodnią. Dotyczących również próby spreparowania zarzutów rzekomej napaści czynnej na funkcjonariusza policji z patrolu, co wynika z treści rocznej. Znieważania mnie osób urągających człowiekowi, nazywano mi górne śmiecie. Pierdolnięty czy psychologiem, już w tej chwili po prostu tutaj nie pamiętam, pierdolnięty. Czy pan dołącza do aktu? Tak, dołączam po prostu do aktu. Chciałem jeszcze tutaj do tego dodać, że akta sprawy dotyczy to konkretnej sprawy o sygnaturze akt DS. 25.77.06. To jako dowód w sprawie? To znaczy do tej sprawy, tak, to jest dowód w sprawie. W tej sprawie naszej ma być to dowodem? Tak, no to ma być po prostu dowodem. Ale proszę pana, nie ma dowodu z akt sprawy, trzeba przechodzić konkretny dokument. No, nie, no to jest, ale to dotyczy po prostu tej sprawy, której popełniono na naszą szkodę szereg przestępstw. I chciałem tobie po prostu powiedzieć, że pan tutaj Katała brał udział w tym. A ta nie, pismo, tylko że mówię, że to pismo, ten stenogram dotyczy po prostu, bo to jest stenogram z rozmowy służbowej pomiędzy policjantami. Pomiędzy policjantami z patrolu, a dyżurny, którzy się wręcz zmawiają, wynika to z rozmowy służbowej, żeby robić u nas przestępstwo. Dobrze, przedstawił pan, że swoje stanowisko złożył. Jeszcze nie. Jeszcze proszę nie. Powiedzieć, ma pan wywiady świadka? Ma. I po prostu chciałem jeszcze złożyć jeden dowód. Proszę bardzo, panie mecenasie, proszę przedłożyć. Czy to myśmy składali? Tu jest. Jeden dowód, który jest opublikowany. Proszę bardzo, ja nie muszę. Jeden dowód. To samo piszesz. To samo piszesz. Dokument opatrzony datą 20 kwietnia 2015 roku, stanowiąca wydruk ze strony wagi bez sprawy. Na okoliczność. Jak wcześniej. Owszem, ale również wykazania. Na okoliczności wcześniej, ale również. W bandytyzmu obecnego tutaj komendanta policji pana Katały, który. Proszę, ale chcę dowód przedstawić. One być poczytane jako znieważenie. Więc ja przedstawię dowód. Idę po prostu na to, żeby miał. Ale to nie jest przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Panie sędzio, gdybym ja teraz udał, że to będzie mi proszę o wykroczenie, prawda? Ale gdyby pani się na mnie. Można powiedzieć. Bandytyzm, tak jak ja powiedziałem, domaga się na cenę rozproszenia. Pan komendant nie tylko, że kpił sobie z tego poszucenia naszego, wiele rzeczy robiono wręcz na. Czy to jest niezadowodowa, tak. To są pana wyjaśnienia, czy tak, to tak. Pytania do świadka? Więc teza dowodowa chciałbym. Jaka jest teza? Proszę bardzo, na okoliczność. Na okoliczność lekceważenia po prostu nas. Lekceważenia jak nas ludzi, jako ludzi. Zastraszania i kpienia. Okpienia naszych szczelnych, naszych po prostu słusznych skarg kierowanych do pana. Okpienia naszych komendantów. I chciałem jeszcze na dowód uzupełniający złożyć film, zresztą bardzo szeroko rozpowszechniony, ponad 90 tysięcy komputerów obejrzało, film zatytułowany Szajba Józefa Katały, komendanta policji. Chciałbym, żeby. Czy to nie jest w aktach sprawy? Nie, chyba nie. To nie interesowało sobie, to jest po prostu tak, w ten sposób. I teraz chciałem pana komendanta zapytać o taką rzecz. Dlaczego nie udziela mi odpowiedzi na moje urzędowe pisma i dlaczego zakazał rzecznikowi policji
udzielania mi wywiadu. Chciałbym się ustosunkować, bo pan komendant się czuje tutaj obrażony, zniszczony. W porządku. Więc ja się chciałem o tej części, że pan komendant tutaj próbuje wychodzić z pozycji ofiary. Natomiast film, który ja tutaj przedstawiłem na tę sprawę, zatytułowany Szajba Józefa Katały, jest bezspornym dowodem. Przedłożony przeze mnie film tak. Jest bezspornym dowodem. Składam go na dodatkach spraw i wnoszę, żeby sąd ten dowód. Przedłożony przeze mnie film jest bezspornym dowodem. Dowodem na okolicznych bandyckich zachowań pana komendanta w stosunku do nas. Pominam pana po raz kolejny, żeby pan formułował w sposób odmienny swoje wyjaśnienia, żeby nie było. Ja to zaprotokołuję, Konsekwencjami się nie martwię, pani sędzio. Ja podnoszę wszelkie jakieś. W stosunku do nas. Wycierał się na nas, kazał być cicho, bijąc ręką w blat, zamiast wysłuchać to, co mieliśmy powiedzieć. Unikał. Jaki to ma związek z sprawą? Ma taki po prostu związek, że nie przyjmował do wiadomości żadnych okoliczności związanych. Nie przyjmował do wiadomości żadnych okoliczności. Związanych z naszym krzywdzeniem. Przez jego i chciałem tutaj wrócić do tych zdjęć, że to na, można powiedzieć, polecenie pana komendanta zostałem dotkliwie pobity. Na polecenie. W dniu tam chyba 30 chyba kwietnia 2008, tak? Proszę pani sędzio, żeby odpowiedzieć na te zdjęcia. Zostałam pobity 30 kwietnia 2008 roku. Tak, tutaj można powiedzieć na polecenie pana komendanta, wiadomo, że taka rzecz będzie miała miejsce, otrzymałem dużo wcześniej informacji. I chciałem tutaj po prostu do tego dodać, że ja miałem być poddany badaniom psychiatrycznym, więc nie uważam, że bicie mnie, człowieka, który nie stawiał żadnego oporu przy zatrzymaniu, dotkliwie, żeby zawieźć to, przypuścić na obserwację,
czy to się nie kłóci tutaj z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. I chciałbym, żeby na to pytanie pan komendant odpowiedział. Ale jeszcze raz, panu chodzi o to zażalenie, które jest przedmiotem rozpoznania? O zatrzymanie i przymusowe? Nie, teraz poprosił, to jest dalszy ciąg po prostu tych następstw, że pan komendant nie wie, co policjanci wyprawiają, bo my to udokumentujemy i to udokumentujemy publicznie. Cała szczęście jest... Więc jedyny związek lekarzy. Po prostu nie mogliśmy brać udziału w czynnościach na posterunku z uwagi na zachowania również pana komendanta, który się stosunkowo... Proszę sformułować pytanie, pan mecenas nie pomoże, tak? Pani sędzio, ale pan tutaj policja... Ale pan nie sformułował pytania. Proszę bardzo. Proszę mi myśl odczytać moją ostatnią. Miałem być poddany badaniom psychiatrycznym. Miałem być poddany przed psychiatrycznym, lecz po wcześniejszym dotkliwym pobiciu podczas którego wyrwano moją ocieszanie, zniszczono moje mienie, zrzucono na podłogę celowo telewizor, żeby dodatkowo po pokrzywdzić. I w chwili, kiedyśmy z synem do pana komendanta... Czy ma pan pytanie? Tak. Proszę bardzo. Mam do pani sędzio. Chciałem poprosić... Proszę pana, to co pan... Pani sędzio, jaki jest stosunek do pana świadka, jest dla sądu jasny. Przyłożył pan konkretne dowody, dokumenty, które są dołączone do akta. Jest to dowodowa sformułowana w sposób jasny, przejrzysty i konkretny. Pan przedstawił swoje stanowisko, złożył wyjaśnienie, to już jest sprawa jasna. Już pomijam kwestię, że ma związek z sprawą wcześniejszą. Dlatego proszę pana, żeby pan teraz sformułował pytanie do świadka. Proszę bardzo. Pani sędzio, muszę tę myśl dokończyć. Pani miała więcej cierpliwości tu tutaj do pani Bajkowskiej, do innych i tu nawet pani jakby na przeciw wychodziła, sugerowała kilka wariantów, ta także bo jeszcze po prostu nie były rzeczy. My wiemy o co chodzi, pani wie. Ja chciałem po prostu powiedzieć tylko tyle, że w momencie, kiedy składaliśmy do pana komendanta określone skargi, żeby wyświetlili do pana, zachowała się w stosunku do nas, jak pan wie, albo unikał, albo tak, jak jest wskazane na mnie. Telefony po prostu teraz wchodzi dość, proszę to zapisać pojedynczo i tak dalej. Proszę mówić w sposób spójny, wolny i taki, żeby sąd mógł rzeczywiście odczytać pana myśl i podyktować ewentualnie ją do protokołu. To proszę mnie. Słowo to, bo przedstawia swoją wypowiedź, trudno jest wyłapać ten rejestr. Proszę bardzo. Ja się 12 lat jestem krzywdzony właśnie między innymi przez instytucję policyjną. Ja mam prawo do dużego. Chciałem po prostu tutaj prosić o czytanie ostatnie zdanie. Nie ukarmi mnie. Po wcześniejszym dotkliwym pobiciu, podczas którego porwano na mnie odzież i zniszczono moje mienie, celowo zrzucono telewizor. I zniszczono drzwi z ościeżnicą. A kiedy? Zwróciliśmy się do pana komendanta. Z prośbą i pisemną, i osobistą, kiedy. Pytając, kiedy policja naprawi wyrządzone szkody. Stwierdził, że nigdy. I w sytuacji, kiedy próbowaliśmy wyjaśnić im szczegóły unikania kontaktu z nami poprzez uciekanie przed nami. W bandycki sposób walną ręką w blat swojego biurka i niczym gestapowiec nakazał nam być cicho. Niczym, ja nie powiedziałem, że każdy niczym gestapo. To jest tylko metafora porównania. A dla pana gestapo jest powiedziane. Nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem, ja pana komendanta. Tylko porównałem po prostu do zachowań gestapowców. Tylko porównałem. Chciałbym po prostu jeszcze powiedzieć to, że tych spraw do pana komendanta było bardzo, bardzo wiele. Przysyłam na interwencję swoich ludzi, którzy mieli instrukcję nie zabezpieczać dowodów
sprawy tak wprowadzić, żebyśmy nie mogli udowodnić swojego ewidentnego... Proszę tego sformułować konkretnie. Wysoki sądzie, to swoje godziny i w zasadzie pan może na pytanie. Pan obwiniony przyjął taką formę składania wyjaśnień, żeby każdego zeznań każdego z przysłuchiwanych świadków składa dopiero wyjaśnienia. Jest to jego uprawnienie procesowe, więc sąd musi niestety przyjąć taką formę przesłuchania, co wydłuża nam całe postępowanie. Specjalny termin wyznaczony poprzednio celem odegrania wyjaśnień. Panie sędzio, mnie się nigdzie nie śpieszy. Oczywiście. Mnie się nie musi śpieszyć. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, że pan komendant nie reagował na żadne sygnały. Wysyła po prostu ludzi, którzy prowadzili ich działalność i powiem po prostu, co mnie spotkało. Trzykrotne zdewastowanie ogródka. Fakt. Dokumentację mam. Nie znaleziono winnych. Dwukrotnie odmówiono interwencji policji. A kiedy policja była zmuszona tym, że poszedłem z dyktafonem i zapowiedziałem, że ja zgłoszenie nagrywam, pojawiła się. Ale tak sprawę ustawiła, żeby doprowadzić ją w końcu do umorzenia, żeby przedmiot w spokój. Sprawę, żeby ją w końcu umorzyć. Żeby zniszczenia nie kwalifikowały się na przestępstwo karne, tylko na wykroczenie. Zaniżono. Świadomie straty, każąc mi na przestępstwo karne, tylko na wykroczenie, zanurzono świadomie wyrządzone szkody, porównując dokonane straty w ogródku, prowadzone ekologicznie, z zakupem roślin miniaturowych na Allegro. Jeszcze jest to po prostu ważne, bo jeżeli my będziemy kupowali, porównywali po prostu Mercedesa, światem kupionym na żołnicy i tak to wyglądało. Takich sytuacji nie ma. Jeszcze pan by chciał coś powiedzieć. Takich sytuacji było wiele. Pytanie do świadka, proszę bardzo. Zlikwidowano moje dwa koty. Proszę zadać pytanie do świadka, a ktoś wyjaśni, będzie pan sędzio, proszę zadać pytanie. Czy wobec tych wszystkich krzyk, jakie ja doznawałem i zgłaszałem do policji, czy pan ma w ogóle jakąś po prostu świadomość, ile człowiek może psychicznie wytrzymać? Ile może po prostu wytrzymać? Jest to przede wszystkim dla mnie o tyle ważne, czy pan komendant ma w ogóle świadomość. Dobrze, proszę świadka, czy świadek się ustosunkował do treści tego pytania, treści przedstawionych oświadczeń. Trudno ustosunkować się do takiego pytania. Jeśli obwiniony tyle tutaj miał uwag i uchybnie, to jeszcze raz powtarzam. Droga. Żeby obwiniony. Oprócz policji jest jeszcze przez prokuraturę. Czy ja mam świadomość? Oczywiście mam świadomość, co robię. Przez prokuraturę. I mam świadomość tego, co robię, tak? Tego, co robiłem i robię. Tego, co robiłem i robię. I nie mogę sobie nic tutaj zarzucić. Nie mogę sobie nic tutaj zarzucić. Że moje działania były niezgodne z prawem. By moje działania były niezgodne z prawem. Może tak, czy pan komendant ma jakąś kontrolę nad sprawami, które dotyczyły bezpośrednio mnie i mojego syna? Zatrzymania, rozwoju, kradzieże. Czy miał pan jakieś kontrolę? Jeśli chodzi o ostatnie postępowanie, tak? Jeśli chodzi o ostatnie postępowanie związane z tą sprawą. Z tą sprawą. W jakim zakresie? Z tą sprawą z zatrzymaniem przed sądem. Zatrzymanie. Ostatnie postępowanie związane z tą sprawą z zatrzymaniem przymusowym do prowadzenia na reakcji praktyczne. To ja wydałem polecenie. Przymusowym do prowadzenia na reakcji praktyczne. Na podstawie zarządzenia otrzymanego z sądu. Polecenie na podstawie zarządzenia wydanego z sądu. Zatrzymania i doprowadzenia obu obwinionych zgodnie z zarządzeniem. Również wydałem polecenie, jak funkcjonariusze, żeby nie było wątpliwości, znając osobę. Również wydałem polecenie, aby funkcjonariusze, znając osoby w stosunku, do których będą podejmować działania. Znając osoby w stosunku, do których będą podejmować działania. Aby wykazali dużą cierpliwość. Aby
proszę tutaj, żeby świadek wyliczył, co takiego. Chcemy powiedzieć szerzej. Nie rozumiem pytania. No, pan komendant mówi, że uprzedził, bowiem mogliśmy go jakoś tam, nie wiem, się zachować w stosunku do policjantów, żeby dał takie inne predyspozycje. Nie powiem, jakie zachowania w naszym sprawie. Jakie zachowania? Uchylam to pytanie. No, pani sędzia, no, pani jest oskarżona, ale to nie wiem o co. No nie może tak. Czy chciałem się po prostu dobrze, czy wydał pan instrukcję zachowania na swego? Policjanci, którzy jadą zatrzymać osobę, które ma to prowadzić. Policjanci, którzy jadą zatrzymać osobę, którą mają to prowadzić. Mają obowiązek. Przy zatrzymaniu zastosować środek przymusu w postaci zakładania kajdany. Środek przymusu w postaci zakładania kajdany. Czy jeszcze pytanie? Chciałem się pana mecenasa spytać. Pana mecenasa? Tak, chciałem się po prostu spytać po prostu. Czy ma pan pytanie do świadka? Ja wiem, czy pan by chciał się skonsultować z panem mecenasem? Skonsultować. Chciałem po prostu zapytać. Proszę, pan, zapytać proszę się skonsultować z panem mecenasem. Ale to zrobię tu na sali. Nie interesuje pana konsultacja. Ja wiem. Nie ma po prostu tajemnic. Chciałbym po prostu zapytać, jak na to przepisy o ochronie zdrowia psychicznego. Bo skoro mamy być mowa tutaj potraktowani jako pacjenci psychiatryczni, czy ludzi, którzy się nie wyrywają, nie robią tutaj, można powiedzieć, czy żadnych tutaj siłowych odruchu, czy mają tutaj w kajdanie? To jest pytanie do pana mecenasa, pan mecenas. Nie, żeby pan mecenas tej pamięci po prostu tutaj poszukał, czy ta forma jest dostosowana do wszystkich, czy tylko wybiórczo do. To są bajki. Bajki, kłamstwa po prostu, które są niegodne policyjnego.
samo, że jest po prostu na dwa lata. Tak, ta mecenas ma pytanie? Tak, proszę bardzo. Czy miał jakiś jakikolwiek wpływ na skierowanie wniosku o karanie obwinionych do sądu w tej sprawie? Nie. Na pytanie obrońcy nie miałam żadnego wpływu na skierowanie wniosku o ukaranie w mniejszej sprawie. Czy taki o skierowaniu takiego wniosku decyduje wyłącznie osoba podpisana pod nim, czy z kimś się konsultuje? Wysoki sąd, struktura organizacyjna jest taka, że ja daję upoważnienia osobom, które działają w moim imieniu. Daję upoważnienia osobom, które działają w moim imieniu. I są to dwie osoby. Dotychczas był podinspektor Kroć, naczelnik Wydziału Prewencji. Są to dwie osoby dotychczas. Naczelnik Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego i dołączyłem do niego podkomisarza Kazimierza Harasyma. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. I dołączyłem do niego podkomisarza Kazimierza Harasyma. Harasyma. Zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Przypadku i braku wtedy ja podpisuję wnioski do sądu. Zresztą jak wszystkie inne pozostałe pisma. Również ja, albo mój zastępca, dekretujemy. Również ja. Dekretujemy korespondencję. Oraz materiały z wydarzeń z każdej drogi. Oraz materiały z wydarzeń z każdej drogi. Tak. Tak? Słyszał pan dużo rzuty obwinione w adresie swojej policji, więc ja sobie pytam w ten sposób. Czy niniejszy wniosek o ukaranie jest skutkiem niechęci, jaką funkcjonariusze miejscy wcześniej odczuwają wobec moich klientów? Nie jest to jakakolwiek niechęć. Skierowany, można przyznać, skierowany wniosek o ukaranie. Ani zemstą, ani jakoś antypatią, czy niechęcią w stosunku do opinii. Czy zemstą, czy antypatią. Czy jeżeli u podstaw wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest zawiadomienie telefoniczne, to jego zapis jest elementem akt, on jest już zachowywany, utrwalany tego połączenia? Nie musi być. Jest notatka ze zdarzenia. Ze zdarzenia z ale nie musi być. Jeszcze raz załączony zapis. Stenogram z rozmowy. Pan mecenas stenogram z rozmowy pomiędzy zgłaszającym a służbą dyżurną. Dopiero w trakcie postępowania, prowadzący postępowania bądź strony. Jakby coś takiego było, to było.
prowadzone byłyby postępowania przez prokuratorę. Czy nie rozumiem, że nikogo nie awansował pan za to, że niegodnie zachowali się wobec mojego klienta? Nie rozumiem pytania. Tak, stawiamy się. Chcę, że taki zarzut stawiali moi klienci świadkowi i chcę się dopytać po prostu, tak? Jeśli ktoś jest karany sądownie, to nie jest funkcjonariuszem. Jeśli ktoś jest karany dyscyplinarnie, to wtedy nie otrzymuje jakiegoś trwania kary, jakiegokolwiek awansu, bądź wyróżnienia. Chodzi o kwestię. To było 17. Nie pamiętam, nie byłam wtedy komendantem.
może nam pytać, czy pomoże policjant na człowieka, który jest szczególnie spokojny i ma na to nawet przy sobie dowody, może używać przemocy obek. No, chcę wiedzieć, czy ja jako obywatel, czy od komendanta bym się chciał dowiedzieć, czy ma prawo. Nie ma związku ze sprawą. Bo może się będzie nazywać na służby, no tak jak ja nie teraz to sobie to na nie ma. Panowie już nie mają. Jeszcze mam jedno pytanie, no, kiedy pan wygląda. Pan powiedział, że nie ma. Kiedy pan wygląda przebyć na moją prawo? Dziękuję panu wcześniej pan mówił, że pan nie ma pytań. To jest normalne traktowanie, zatrzymanie, nieudzielanie pomocy. Czekałem bardzo długo na leki. Łaskawe radiowo się chyba po pół godziny zjechał. Potrzebowałem. Nie wiem, o jaką sprawę chodzi, tak? Mariusz, nie wiem o to. Nie wiem, o jaką sprawę chodzi. Masz po prostu taką panią, a nie nic. Nie mogę odpowiedzieć, świadek zeznaje, nie wiem, o jaką sprawę chodzi. Dobrze, dziękuję panu. Pokazaliśmy namiastkę procedury karnej po polsku w wykonaniu bezwzględnego notorycznego przestępcy, sędziego Nili Błażewicz, która za swoje przestępcze wyczyny wraz ze swoimi poplecznikami z grona towarzysko-zawodowego, powinna niezwłocznie zostać odsunięta od orzekania i postawiona w stan oskarżenia. Niewątpliwie po złożeniu apelacji zwrócimy się o to do prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich i posłów. Przekażemy im do oceny zapis filmowy całego procesu i związaną z nim dokumentację równoległych postępowań, w których wydanymi postanowieniami jej kolesie po fachu sankcjonowali dokonywane przez nią zbrodnie sądowe. Będzie to chwila prawdy dla obecnego rządu. Dowiemy się, czy nowa władza faktycznie zamierza wywiązać się z obietnic przedwyborczych. Przywrócić porządek prawny w Polsce. Nie pomijając w tym koniecznej przebudowy resortu sprawiedliwości i oczyszczenia go z zagnieżdżonych w nim od pokoleń przestępców pozawijanych w togi, którzy od dawna powinni znajdować się tam, gdzie umieszczają ludzi niepokornych wobec sądowego bezprawia. Za kratami.